Piłka nożna to sport drużynowy, jednak wielu piłkarzy przez swoje niesamowite dokonania i umiejętności indywidualne zyskują wiele więcej rozgłosu, sławy i uznania, co później przekłada się ich na całą karierę, jak i na życie. Są też piłkarze, którzy niczym nie ustępują tym najlepszym, mają taki sam wkład w drużynę i grają na takim samym poziomie, jednak z jakiegoś powodu są po prostu niedocenieni. Na to, że tacy piłkarze pozostają w cieniu, składa się wiele czynników. Jest to bardzo ciekawy temat, dlatego dzisiaj właśnie przychodzę do Was z materiałem, w którym przedstawię Wam listę najbardziej niedocenionych piłkarzy. Zawodnicy, których sobie dzisiaj omówimy, wciąż grają profesjonalnie w piłkę, dlatego nie będzie tutaj piłkarzy na emeryturze. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest strona Legalni Bukmacherzy, wraz z którą przygotowałem dla Was świetną promocję. Możecie typować finał Ligi Konferencji UEFA pomiędzy Fiorentiną a West Hamem i jeżeli Twój faworyt zwycięży, to otrzymasz ekstra 400 zł. Szczegóły tej promocji znajdziecie w opisie. Pamiętajcie jednak, że jest to tylko oferta skierowana dla pełnoletnich widzów, no i hazard może uzależniać. Teraz przejdźmy do głównej treści tego odcinka. Zaczynamy od Heung-min Sona i trzeba przyznać, że jest to topowy piłkarz, który w prime wyceniany był na 100 milionów euro. Niestety nigdy nie udało mu się zebrać uznania, na które pracował. I wiadomo, że wszyscy uważają go za solidnego piłkarza, ale niestety nic poza tym. I jest to najprawdopodobniej spowodowane tym, że Son wraz z Tottenhamem niczego szczególnego nie zdobył. W Tottenhamie to prawdę mówiąc za strzelanie bramek odpowiada właśnie Koreańczyk, no i Harry Kane, którzy razem tworzą zgrany duet. Niestety poza tym, oczywiście z małymi wyjątkami, to reszta piłkarzy Tottenhamu nie jest na takim samym poziomie, jak właśnie Kane i Son. Ogólnie Heung-min Son został nagrodzony mianem piłkarza dekady w Tottenhamie, a wcześniej zdobywał takie nagrody jak chociażby gracz roku Tottenhamu, gracz sezonu, gol sezonu, król strzelców Premier League za poprzedni sezon, no i wielokrotnie zdobywał nagrody najlepszego piłkarza miesiąca w Premier League. Również sześciokrotnie był wyróżniony mianem najlepszego piłkarza w Korei Południowej, no i siedmiokrotnie został wyróżniony mianem piłkarza roku w Azji, więc akurat to jest ciekawa sytuacja. Trzeba przyznać, że są to świetne dokonania i na pewno miałby ich na koncie wiele więcej, gdyby właśnie grał tylko w innej drużynie lub przynajmniej zaczął coś wygrywać z Tottenhamem. Trzeba przyznać, że Koreańczyk jest jednym z najlepszych, jak nie najlepszym piłkarzem z Azji w całej historii. Jego umiejętności są ogromne i wielokrotnie udowadniał, jakim wielkim piłkarzem jest. Mimo to wciąż uważam, że jego dokonania są trochę przemilczane, no i nie osiągnął takiego poziomu, na jaki miał potencjał. I mówię tutaj oczywiście o docenieniu, no i walce o najwyższe trofea, co przecież definiuje tych najlepszych. Olivier Giroud. Najskuteczniejszy francuski napastnik w historii z 53 golami na koncie. Zdobywca nagrody Puskasa z 2017 roku, król strzelców chociażby takich lig jak Ligue 1 czy Liga Europy, no i mistrz świata z 2018 roku. Giroud ma za sobą świetną karierę, która niestety zbliża się do końca. Francuz jest genialnym napastnikiem, który nigdy się nie doczekał wielkiego uznania, no i uwielbienia kibiców. I może być to spowodowane tym, że Giroud byłby napastnikiem kompletnym, gdyby miał trochę więcej szybkości. Niestety na przestrzeni całej swojej kariery to Francuz wielokrotnie był krytykowany za to, że jest on po prostu za wolny i gdyby poprawił ten aspekt, to byłby na topowym poziomie. Mimo tej całej krytyki, to Giroud nadrabiał umiejętnościami gry głową, poruszania się na boisku, no i niesamowitym wykończeniem, a jego bramki wielokrotnie szokowały świat. W reprezentacji Francji Giroud jest kluczowym zawodnikiem, który idealnie uzupełnia cały kolektyw, jaki tworzy drużyna Deschampa. Jest elementem, który łączy szybkość i zwinność Mbappem, dając mu miejsce na boisku, a sam bierze na siebie walkę fizyczną z obrońcami. Mimo tego, że ma inne zadania taktyczne na boisku i częściej robi miejsce szybszym kolegom, to wciąż jest rekordzistą pod względem bramek w reprezentacji Francji, co tylko świadczy o tym, że jest to klasowy piłkarz, którego można nazwać niedocenionym. Keylor Navas. Kostarykański bramkarz jest jednym z najlepszych bramkarzy XXI wieku. Niestety jest to niezbyt popularna opinia, żeby właśnie tego bramkarza zaliczyć do elitarnego grona najlepszych bramkarzy. No a szkoda, ponieważ Navas naprawdę ma za sobą wiele sukcesów i wiele fantastycznych interwencji. Sam pamiętam sytuację, kiedy to w 2015 roku do Realu Madryt miał trafić David De Gea. Niestety dokumenty i formalności zostały wysłane minutę po zamknięciu okna transferowego, przez co Real nie miał klasowego bramkarza i musieli postawić na rezerwowego Keylora Navasa. Na początek planowano, by Navas był numerem 1 tylko do zimowego okna transferowego, w którym już uda im się sprowadzić De Gea. Jednak Navas zaprezentował się niesamowicie, no i został w Madrycie na lata, wygrywając z Realem wiele trofeów, no i pomógł królewskim w zdobyciu 4 tytułów Ligi Mistrzów, z czego 3 jako topowy podstawowy bramkarz. Navas pomimo dość niskiego wzrostu jak na bramkarza, ponieważ dla przypomnienia Kostarykanin ma tylko 185 cm wzrostu, to przez całą jego karierę nie dało się tego w ogóle odczuć. Był niesamowicie zwinny na linii i zaliczał
fenomenalna interwencja. Co prawda wciąż jest świetnym bramkarzem i w Nottingham Forest League aktualnej drużynie zgarnia wiele pozytywnych opinii, to może przez to, że nie miał on wiele sukcesów w PSG. No i bądźmy szczerzy, nie miał tam również dużo pracy, ponieważ klub z Paryża jest bardziej drużyną atakującą, to dzisiaj Navas nie jest tak doceniany jak powinien, ponieważ za jego dyspozycję przez całą karierę spokojnie powinien być zaliczany do grona najlepszych bramkarzy. A wydaje mi się, że jest to zawodnik trochę przemilczany, chociaż trzeba przyznać, że jego prime właśnie przypadał na lata, kiedy grał w Realu Madryt. Sergio Busquets. Piłkarz, który przez tyle lat zdołał utrzymywać swoją pozycję w Barcelonie, z którą zdobył niesamowicie dużo trofeów. Kariera Busquetsa na Camp Nou była pełna sukcesów. Hiszpański pomocnik był idealnym uzupełnieniem środka pola. Czy to za czasów Iniesty i Xaviego, czy to za czasów De Jonga i Pedriego. To właśnie Busquets był tym piłkarzem, który łączył wszystko. Miał dużo techniki, przeglądu pola, no i umiejętności defensywnych. I mimo to, że Busquets nie był dosyć zwinnym i szybkim zawodnikiem, to zdecydowanie przewyższał innych na swojej pozycji w pozostałych aspektach, które przełożyły się na to, że styl gry Hiszpana doceniali tacy trenerzy jak Del Bosque, Guardiola, Lucho, czy aktualnie niegdyś jego kolega z boiska, a na koniec przygody w Barsy sam Xavi Hernandez. Ci trenerzy widzieli, jak ważnym punktem w całym kolektywie jest Busquets, no i sam fakt, że ponad przez 12 lat grał w wyjściowym składzie Barcelony, daje do myślenia. Daje do myślenia, że nie mieliśmy do czynienia tylko z dobrym pomocnikiem, a wręcz z fenomenem, ponieważ Busquets niewątpliwie jest zawodnikiem, który był wybitny, no i przez całą swoją karierę potrafił bardzo dużo dawać dla drużyny. No i fakt świadczący o tym, że w prime jego wartość transferowa była wyceniana na 90 milionów euro, o czymś świadczy. Jednak tak naprawdę nigdy dużo się nie mówiło o jego pozycji i zasługach. Bardziej to było na zasadzie, że każdy jest już przyzwyczajony do tego, że Sergio Busquets po prostu gra w środku pola Barcelony, no i tak już jest. Thomas Müller. Müller jest wybitnie uzdolnionym pomocnikiem, który poza umiejętnościami gry również dysponuje ogromną inteligencją boiskową, no i wszechstronnością. Niemiec może grać na skrzydle, ataku czy w pomocy, a i tak zawsze doskonale wie, gdzie znajdzie się piłka, by ostatecznie skierować ją do bramki. Czy może jeszcze bardziej zaskoczyć obronę i odegrać piłkę do napastnika, który jest w lepszej sytuacji? Jest to przecież klasyczne zagranie Müllera, przez co Niemiec tak dobrze dogadywał się z Robertem Lewandowskim, ponieważ ta dwójka idealnie się uzupełniała i każdy napastnik marzy o takim koledze z pomocy jak Thomas Müller. A dlaczego uważam, że właśnie Niemiec jest niedoceniany? Müller gra w Bayernie od 2004 roku, a od 2008 roku gra w głównej drużynie, no i jest to już 15 lat. 15 lat, w których Müller z Bayernem zdobył niesamowicie wiele tytułów. Jest jednym z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii. Jest również mistrzem świata z 2014 roku, no i przez całą swoją karierę Müller wyróżniał się na boisku. I mimo tego, że nie był on od początku jakoś mega finezyjnym czy technicznym zawodnikiem, to swoją ciężką pracą naprawdę zapracował na to, że jest już żywą i grającą legendą Bayernu i niemieckiego sportu. W swojej karierze zagrał w 754 spotkaniach, w których strzelił 277 bramek, no i zaliczył 261 asyst. Dodajcie do tego wszystkie jego trofea, których Niemiec łącznie ma aż 36, no i fakt, że w 2010 roku na mundialu był królem strzelców. Robi to wielkie wrażenie, no i po prostu Müller zasłużył na wielkie uznanie, ponieważ pokazał innym młodym piłkarzom wzór do naśladowania. Wissam Ben Yedder. Kolejny francuski napastnik na naszej liście. Uważam, że Ben Yedder jest niedoceniony, ponieważ przez całą swoją karierę trzymał topową formę, no i w prime był wyceniany na 50 milionów euro. Jednak większość kojarzy go z FIFA, ponieważ tam akurat był bardzo doceniany i dostawał świetne karty. Inaczej było w klubowej piłce, gdzie Francuz reprezentował dobre kluby, no ale nie te najlepsze, co na pewno przełożyło się na jego rozpoznawalność. Mimo to w swojej karierze ogólnie rozegrał 479 spotkań, w których strzelił 239 bramek, no i zaliczył 76 asyst. Są to naprawdę dobre statystyki i uważam, że ten zawodnik zasługiwał na trochę większy rozgłos, ponieważ miał wszystko, by być w gronie z najlepszymi napastnikami na świecie. Marco Reus. Reus jest przykładem zawodnika, który jest lojalny i wierny swojej drużynie. Na przestrzeni całej swojej kariery Niemiec miał oferty z różnych topowych drużyn, w których odgrywałby kluczową rolę i miałby wiele więcej szans na zdobycie największych tytułów. Reus miał potencjał, by zostać nawet jednym z najlepszych piłkarzy w historii, ale przeszkodziło mu w tym wiele kontuzji, przez które pomocnik wielokrotnie tracił dobrą dyspozycję, no i musiał się stresować swoim zdrowiem. Gdy już wracał na boisko, to dawał z siebie wszystko, jednak nie osiągnął tyle, ile mógł, przez co dla niedzielnych kibiców nie był tak ważną postacią, ponieważ nie grał w najważniejszych spotkaniach i nie zdobywał tytułów Ligi Mistrzów, czy nawet Złotej Piłki, a na pewno miał na to potencjał. Na turniejach takich jak Mundial czy Euro, Reus miał największego pecha, ponieważ wiele z tych rozgrywek ominął i nie mógł pomagać swojej reprezentacji. Ominął je właśnie przez wspomniane kontuzje. Teraz jeszcze w dramatycznej scenerii minął się ze zdobyciem tytułu mistrza Niemiec. Borussia zremisowała swój ostatni mecz, w którym mogła zagwarantować sobie ten tytuł, jednak no nie udało się.
co tylko pokazuje, że Royce jest naprawdę pechowym piłkarzem i bardzo mi go szkoda, ponieważ to wszystko przekłada się na to, że ten piłkarz nie zdobył takiego uznania, na jakie zasługiwał. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, który piłkarz według was jest najbardziej niedoceniony, albo o jakim piłkarzu zapomniałem. Dlatego czekam na wasze komentarze, no i jeżeli filmik wam się spodobał, to możecie zostawić lajka, będzie mi bardzo miło. Słyszymy się w kolejnym odcinku, no i do usłyszenia, siemano.